Cześć, z tej strony Czarownica i dzisiaj przychodzę do Was z albumikiem, który powstał na jednej z najnowszych baz z fabryki Weny. Taką oto dyńkę tutaj przyozdobiłam. I po kolei. Na okładce mamy shaker, który jest czterokomorowy i ja go tutaj wypełniłam sobie cekinami z Akcjona. One są teraz w takich nowych, fajnych zestawach, w miarę dobranych kolorystycznie. Napis również jest zrobiony z naklejek z Akcjona. Na grzbiecie mamy wstążki gnieciuszki i takie perełki, ja nie wiem jak to nazwać, takie kryształki, które się przewijają przez cały album. I tutaj słuchajcie, ponieważ nie miałam mediów pod ręką jak go robiłam, bo robiłam go na wyjeździe skrapowym, w siedzibie zresztą fabryki Weny, super tam jest, słuchajcie, jakby mielibyście okazję tam być na warsztatach, jakich polecam, bardzo Wam się spodoba. Więc ja tutaj, słuchajcie, użyłam w ogóle markerów alkoholowych do kolorowania tekturek i bardzo fajnie one wychodzą. To jest mój nowy, słuchajcie, patent. Pewnie już 1000 osób to robi, ale ja odkryłam nowy patent, jak kolorować fajnie tekturki, żeby to nie używać koniecznie pudru do embossingu, bo nie zawsze go mam pod ręką, że to jest moje ostatnie odkrycie. Więc to mamy okładkę. W środku mamy stronę tutaj z taką matą na zdjęcie. Tutaj mamy taki schowek, gdzie się zdjęcie. Tutaj oczywiście jest miejsce na zdjęcie, także że można jeszcze pod tą dynkę je wcisnąć. A tutaj mamy jeszcze schowek na dwa zdjęcia. Napisy też mamy z Akcjona. Tu większość rzeczy w ogóle jest z Akcjona. Papier chyba też jest z Akcjona, zwłaszcza ten, przynajmniej większość. Część może być chyba z galerii papieru. Głowy nie dam sobie uciąć, ale na pewno papier z Akcjona tutaj też się przewija wewnętrznie. To na pewno jest akcjonowe, więc tyle pamiętam. Tutaj mamy taką skryjówkę na zdjęcie. I tutaj jest też kieszonka jeszcze jedna na zdjęcie, także tutaj spokojnie dwa wchodzą. Tu mamy bazę na zdjęcie. Tu mamy kolejną taką kieszonkę, gdzie mamy mini albumik. Tu mamy takie okienko. No, próbowałam coś tutaj zrobić tak, żeby było ciekawiej. Żeby coś się działo więcej w tym albumie niż tylko zdjęcia. Tu mamy taki belly band i tutaj mamy też taką małą książeczkę i za tym kaloszkiem się schowają rzeczy. W sensie zdjęcie, albo jakieś bilety. I tu jest miejsce razem na 6 zdjęć. I ja mam taki pomysł, żeby resztę ozdobić sobie ich, jak już będą wklejone, bo jest to wtedy dużo łatwiejsze do zrobienia, zwłaszcza przy tak w miarę niedużych formatach. I na koniec też jest belly band, który tutaj też ma taką zamykaną klapkę na zdjęcia. Bardzo fajnie mi się pracowało z tą bazą. Całość jest zbindowana na złotych kółkach. Tusze oczywiście distresowe Tima Holtza. Bardzo fajny i ciekawy sposób na zdjęcia jesienne. Dawno już nie robiłam tego typu albumów, żeby korzystać z bazy, a w sumie to jest bardzo fajny pomysł i taki niekonwencjonalny, nietypowy i dużo roboty robi to, że to ma taki, a nie inny kształt. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Gorąco Wam polecam te tekturki, zwłaszcza tą bazę. Miałam udział w jej projektowaniu. Pozdrawiam, pa!